tarnobrzeskiej ziemi można było podziwiać podczas miejskich dożynek. Gospodarzem tegorocznego święta plonów było osiedle Sobów. Dzisiaj niewielu mieszkańców podmiejskich osiedli Tarnobrzega trudni się rolnictwem. Mimo iż powoli odchodzi ono w zapomnienie, tradycja jest kultywowana i każdego roku organizowane są dożynki, podczas których rolnicy dziękują za urodzaj ziemi oraz świętują zakończenie żniw i prac polowych. Tym razem miejskie uroczystości dożynkowe odbyły się na stadionie w Sobowie. W Tarnobrzegu odchodzimy od takiego rolnictwa, takiego kilkuhektarowego. To już jak mamy rolników, którzy mają kilkadziesiąt hektarów. Taki przykład jest na osiedlu Sobu, dlatego cieszę się, że akurat tym razem te dożynki miejskie odbywały się na osiedlu Sobów. Osiedle Sobów jest chyba ostatnim osiedlem rolniczym miasta Tarnobrzega, gdzie ludzie na tej ziemi pracują i szanują. Natomiast tych rolników jest coraz mniej. Ludzi, którzy utrzymują się z pracy na roli, w Sobowie można, to policzymy na palcach jednej ręki. Natomiast pozostali w jakiś sposób tam tą ziemię uprawiają. Są gospodarstwa takie do jednego hektara i dla siebie, na własne potrzeby, można powiedzieć, że dla rozrywki czy dla hobby, żeby nie marnować czasu, pracują na roli. Uroczystości dożynkowe miały charakter zarówno religijny, jak i ludowy, a więc powiązane zostały z dobrą zabawą. Rozpoczęła je ceremonia przekazania chleba dożynkowego prezydentowi miasta. Następnie, zgodnie z tradycją, reprezentanci osiedli Sobów, Sielec, Zakrzów, Ocice, Dzików, Podłęże, Mokrzyszów, Nagnajów i Wielowieś prezentowali piękne, imponujące wieńce dożynkowe. Twórcy wieńców dożynkowych chętnie opowiadali o szczegółach ich powstawania i elementach, z jakich tworzyli swoje dzieła. My jako Stowarzyszenie Mokrzyszów reprezentujemy właśnie swoje osiedle, wijąc corocznie wieniec. Jest to już od kilku dobrych lat i staramy się to co roku mieć inny pomysł, inny charakter, żeby miał wieniec. W tym roku prezentuję koronę. No i chleb w środku, jako że do południa mieliśmy święto chleba w swojej parafii, więc to taki symbol połączony z świętem chleba. Jest to paręnaście może dobrych godzin takiego zespołu sześcioosobowego do ośmioosobowego. No też się to wiąże z przygotowaniem wcześniej zboża. Są kwiaty, jest zboże, mamy owies, pszenżyto, żyto, pszenicę, jęczmień. To są zboża z naszych pól, które jeszcze tam gdzieś w tych zakamarkach chaszczy się znajdują. Dożynki przebiegały w bardzo radosnym klimacie. Oczywiście były okazją do tego, by podziękować rolnikom za trud włożony w ich pracę. Spotykamy się po to, żeby podziękować tym rolnikom, którzy tu faktycznie są, funkcjonują, pracują i ciężko pracują. A z drugiej strony, no to powiedzmy, bawi się całe osiedle. Ja też tak lubię, tu akurat byłem na mszy z całą rodziną, no później już rodzina musiała zostać w domu, a tutaj praktycznie już w tym momencie jestem sam, no ale no mówię, no ten fenomen Sobowa jest taki, że ja na tym osiedlu akurat odpoczywam. A odpoczywać można również i przy muzyce. Podczas miejskich dożynek nie zabrakło i występów artystycznych. Święto plonów umilał wszystkim m.in. zespół pieśni i tańca Siarkopolanie. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło dmuchanych zjeżdżalni, waty cukrowej, jak również stoisk i namiotów promocyjnych poszczególnych osiedli.